Moje serduszko, do tego wasze serduszka. Witam wszystkich tych, którzy chcą oglądnąć, obejrzeć ten film. Ten film będzie mówił o Lemurii i Atlantydzie, ale myślę, że zrobię to w dwóch częściach. Najpierw powiem o Lemurianach, o tym, co się wydarzyło, co chcieli zrobić, a w drugiej części powiem o Atlantydzie. Ta wiedza przypływa do nas cały czas z wszechświata, a na swoich warsztatach rozwoju duchowego w Wrocławiu, które były w niedzielę, poszerzyłem zakres medytacji adekwatnie do grupy właśnie o wejście do tej komnaty, która znajduje się pod Wielką Piramidą w Gizie. Piramida nazwana Piramidą Cheopsa, oczywiście nazwa jest oszustwem, więc tutaj będę używał nazwy Wielkiej Piramidy. I tam pod tą piramidą, o której już mówiłem, który wiadomo jest komnata, która jest portalem, przejściem do wielu światów, ale też tworzy nam historię. Powiedzmy, że kontaktuje się z naszą historią, jest wolna od czasu, więc można wszystkiego doświadczać. Dzięki temu, że mogliśmy wejść sobie do tej komnaty, ludzie widzieli pewne rzeczy, widzieli wielowymiarowość tej komnaty, to czym jest, z czego się składa, oraz też inne komnaty, które znajdują się właśnie w Wielkiej Piramidzie. Medytacja ma to do siebie, że nie ma granic, nie jest ograniczona i można zwiedzać sobie wszystko to, co jest dookoła nas i we wszechświecie. Tutaj wibracja nasza, czyli nasza czystość, jakby kreuje nam tą drogę, tak powiem. No i dzięki temu, że na warsztatach rozszerzyliśmy tą medytację o tą podróż, mogę się podzielić teraz wiedzą, która do mnie przyszła i która przyszła do innych ludzi. Wszystkich chętnych jeszcze zapraszam na warsztaty właśnie rozwoju duchowego i naukę medytacji w marcu. Odbędą się one 3 i 4 marca oraz 24 i 25 marca. Film na temat warsztatów jest na mojej stronie. Wszystkich chętnych zapraszam na arondiagnosta@interia.pl. Tutaj na maila proszę kierować zgłoszenia. I tam właśnie czasami rozszerzamy tą możliwość, ale też uczymy się medytować, aby właśnie mieć taką możliwość podróżowania. Teraz przejdę do Lemurii. Mówiłem już o nich, mówiłem o tym, że był tutaj kontynent nazwany taką nazwą na Ziemi, Lemuria. Oczywiście była też planeta, jest ta planeta we Wszechświecie, w naszej galaktyce, też nazywa się Lemuria. Mówiłem o konflikcie, jaki tam powstał między władzą, kapłanami, a ludźmi. Ludźmi w cudzysłowie, czyli Lemurianami. Ponieważ są humanoidalni, bardzo podobni do nas, wyżsi od nas, jaśniejsi, jeżeli chodzi o kolor skóry, to w tym momencie będę mówił o nich po prostu zwyczajnie ludzie, że się zapomnę. Lemurianie stworzyli taki projekt podobny, jaki jest teraz na Ziemi, projekt Pokój. Czyli ten film, co się dzieje teraz na Ziemi, projekt Pokój, jest bardzo aktualny. Oni widząc, że to, co u nich zostało stworzone, czyli Rada Lemurii tak zwana, czyli nie ma już kontynentu, nie ma już podziałów na jakieś narodowości, na jakieś cechy i tak dalej, to co u nas jest. W tym momencie ta Rada plus kapłani, którzy mieli dostęp, ludzie, którzy otworzyli sobie potencjały, żeby czytać wszechświat, żeby się komunikować telepatycznie z innymi cywilizacjami, aby ściągać do siebie technologię i tak dalej. Oni po prostu, jakby był taki podział, władza, kapłani, no i reszta Lemurian, którzy rozwijali się. Władza miała zapewnić im dobrobyt, kapłani wiedzę, technologię dla ich rozwoju. Natomiast, co mówiłem cyklicznie, następowała zmiana, czyli z ludzi wybierano tych, którzy mieli zastąpić tych u władzy i zastąpić kapłanów, czyli ludzie się rozwijali, w cudzysłowie ludzie, Lemurianie, tak to będę mówił, rozwijali się i automatycznie ten rozwój powodował, że stanowiska się zmieniały. I jak to bywa bardzo często u władzy i ludzi, którzy powiedzmy postaną do władzy, poczują się tak na piedestale, wybrani, wybrańcy i tak dalej, i tak dalej. Bardzo często nie chcą oddać tego piedestału, tej władzy, tym to, czym się napawali do tej pory i zejść z poziomu pokory do tak zwanego normalnego życia. Mamy ten przykład na Ziemi, ten podział na Ziemi jest i tutaj wiele z nas doskonale wie, jak ludzie przy władzy się zmieniają. Znają człowieka, który był zupełnie inny, dochodzi do władzy i odwraca się o 180 stopni. Świadomość negatywna również ewoluuje wraz ze świadomością istot cywilizacji. Dlatego doszło tam w Lemurii do takiego podziału. Lemurianie wiedzieli, że coś jest nie tak, dlatego że doszło nawet do tego, że osoby, które jakby miały zastąpić tych u władzy czy u kapłanów, zostały gdzieś odsyłane na inne cywilizacje, zostały jakby odsunięte od tego, czyli dawano im jakby taką niemożliwość, blokowano im drogę do tego, a Rada nie chciała oddać swojej władzy. Uważali, że to da im przywileje, da im możliwości. Dzięki temu połączenie ze Wszechświatem, to co daje medytacja, połączenie z Wszechświatem, zobaczenie wszędzie, gdzie można się dostać,
po prostu jakby odmienności, oddalności, to co jest przed nami schowane, powoduje, że oni również tej ciekawości, że nowy, powiedzmy cudzysłowie, ich dzień może przynieść coś innego, coś nowego i będą pierwsi, którzy będą o tym wiedzieć, no dokładnie na tym zostali złapani przez tą negatywną stronę. Część Lemurian, którzy widzieli, co się dzieje, ci, którzy byli u władzy, którzy jakby odeszli z powrotem do społeczeństwa, widzieli, że ci, którzy zostali wybrani, nie oddadzą tak łatwo władzy i dojdzie do konfliktu. Oczywiście, tak jak my tutaj mamy też ludzi, którzy poprzez swoją pracę czytają przyszłość, mówią o tej przyszłości, tak zwanych przepowiedniach. Przepowiednie to scenariusze, które mogą się wydarzyć, lecz nie muszą. Właśnie na tym polega zmiana na Ziemi, aby te ciemne scenariusze się nie wydarzyły, a te właśnie piękne o zmianie nastąpiły. Tak samo tam byli Lemurianie, którzy widzieli przyszłość i widzieli, że ona zmierza do konfliktu. Więc aby ten konflikt powstrzymać, przeniesiono się. Gdzie? No właśnie na planety kwarantanny. Tam, gdzie w kwarantannie jest ochrona, opieka, gdzie można poznać inne cywilizacje, które mają podobny problem, cywilizacje ubrane w technologię, ubrane właśnie we władzę i jakby tam razem wspólnie zbudować coś nowego. Ziemia, jak mówiłem, jest planetą kwarantanny, jest przepiękna, gdzie mnóstwo cywilizacji łączy się, gdzie ten projekt cały czas trwa od wielu, wielu tysięcy lat, więc i oni przenieśli się na Ziemię tutaj, aby zapobiec konfliktowi, czyli zapobiec swojej przyszłości. I jak widzicie, Ziemia od wielu, wielu tysięcy lat zostaje jakby ubrana, dlatego nazwana jest błękitną planetą. Błękit to, jak mówią, kolor nieba, tak? Czyli pięknie się nam niesie tutaj, jeżeli chodzi o opiekę, ochronę. Taki jest kolor, zresztą błękit jest to kolor oczyszczający ciało fizyczne, ciało duchowe dogłębnie. Taką ma wartość przełożenia na Ziemi. Więc dokładnie tutaj zostali przysłani, przylecieli, aby zacząć budować nowy projekt. Jak to było? W momencie, kiedy na Ziemi macie drukarki 3D, drukarka 3D pobiera z komponentów po prostu wszystko to, co potrzebuje, żeby stworzyć daną rzecz. Czyli ma komponenty, tworzy nową rzecz. To samo dotyczy biologicznych rzeczy, ponieważ już umiemy tworzyć za pomocą drukarek nasze narządy wewnętrzne. To będzie się rozwijać, więc dokładnie ta technologia, oni tą technologię mieli o wiele wcześniej, ale rozwiniętą w tą stronę, że ich olbrzymie statki pobierały komponenty z danej planety i mogły utworzyć sobie wyspę, kolonie, tam gdzie chcieli żyć, w miejscu, w którym chcieli żyć, pokazując właśnie swój rozwój. Dlatego pobrali wszystko to, co jest potrzebne, żeby zbudować kontynent i osadzili go tutaj na oceanie, tak, na wodzie, tworząc od razu atmosferę dla siebie. Dlaczego się odizolowali od innych kontynentów? Dlatego, że wiadomo, że każda cywilizacja ma inną atmosferę na swojej planecie, zwłaszcza kiedy jest cywilizacją ubraną w ciało, w materię. Więc żeby nie zakłócała ta ich atmosfera innych kontynentów, dlatego te cywilizacje ubierały się na wyspach. Oczywiście na początku swojej drogi. Dlatego, że później, pierwsze co, kiedy stworzyli już tą wyspę, to trwało bardzo szybko, więc wiele starożytnych pism opowiada, że kontynent powstał w kilka dni, tak? Że bogowie zrobili bardzo szybko, w jeden dzień zbudowali świątynię. Dokładnie tak jak w Kambodży, w jeden dzień zbudowano świątynię, tak samo jest tutaj. Tak więc jakby z tej perspektywy trzeba na to spojrzeć. I teraz, kiedy już dzięki tym swoim wielkim statkom, wielkim drukarkom 3D, pobierali komponenty z ziemi, czyli skały i to wszystko, zbudowali kontynent, zaczęli budować świątynie, w których będą mieszkać, czyli swoje pomieszczenia, domy. Statki jakby zostały osadzone, w tym momencie zbudowali też możliwość ładowania swoich statków, tak? Czyli wiadomo, że tutaj wykorzystując energię danej planety, spowodowali, że te statki mogły być tam na tym kontynencie. Więc dostosowali jakby całą swoją technologię, korzystając z planety do tego, żeby móc tu egzystować, zakładając kopułę nad tą wyspą po to, żeby mogli oddychać. Później, widząc, że na wyspie jest mnóstwo innych cywilizacji, jest też ten kod DNA, który mamy, czyli kod ducha i materii, ten, który jakby pokonuje wszystkie
podziały, wiedzieli, że jest ten genialny kod DNA, który jest potrzebny do tego, żeby pokonać te wszystkie konflikty w sobie, czyli my, ludzie, więc zaczęli łączyć swoje DNA z DNA, które były tutaj na Ziemi, z kodem ludzkim. No i wiadomo, że wtedy łatwiej jest oddychać, kiedy ich narządy zaczęły się zmieniać do atmosfery, która panowała na Ziemi. Więc przystąpili do tak zwanej jakby symbiozy z planetą i z istotami, które na niej są. Z podarunków, które jest na właśnie planecie kwarantanny. Dlatego, że planeta kwarantanny zawiera prawie wszystko, co jest potrzebne do zbudowania pokoju, miłości, harmonii. Więc ta siła ducha, która w nas jest, jest na takich planetach w kwarantannie. Dlaczego? Dlatego tak te cywilizacje negatywne i wiele cywilizacji, które ubrało się w robotykę, w technologię, tak mocno przylatuje tutaj, obserwuje nas i chcą jakby zobaczyć, jak to wszystko działa i jak można to przenieść na siebie, tworzą te nowe swoje drogi, jakby swoich nowych braci, pobierając od nas te DNA i pobierając od nas też jakby tą naszą zmianę, tą naszą siłę. Tak samo było z Lemurianami. Łącząc się z naszą materią, z naszą siłą, po prostu mogli tą kopułę powoli ściągać, transformowali swoje narządy, mieli dwie drogi. Jedni ubrali się w tych swoich kapsułach regeneracyjnych, gdzie ich narządy zostały jakby dostosowane do atmosfery, jaka panuje na Ziemi. Inni przesyłali swoją świadomość ze swoich ciał do ludzi, chcieli zobaczyć, jak w takim, powiedzmy, słabym ciele jest ta siła ducha, jak to działa i jaką daje możliwość, jaką daje mądrość, siłę. Więc jakby poszli sobie w dwóch kierunkach, jeżeli chodzi o przystosowanie się do Ziemi. Dzięki temu kopuła mogła się jakby rozłożyć, tak to nazwę, i oni mogli wyjść poza Lemurię, czyli mogli łączyć się z innymi cywilizacjami, i do tego doszło, że na Lemurii powstały tak jakby rada cywilizacji naszej galaktyki, która powodowała, że szukali sposobu na to, aby na wielu skłóconych planetach, na wielu planetach, na których panują jakieś podziały, aby to wszystko jakby rozpuścić, aby zapanował pokój, miłość, kompromis. No i w tym momencie zapraszali też różne cywilizacje, które przychodziły, a raczej też ludzi, którzy, w cudzysłowie ludzi, istoty pozaziemskie, które przypływały tutaj na Ziemię do kwarantanny, które chowały się przed walkami, przed wojnami, które trwały w galaktyce. I wtedy razem wspólnie budowali tą myśl, to jakby to nazwał, ten kod DNA z tą myślą, z tym duchem pokoju, miłości, szacunku wzajemnego. I to trwało przez kilka tysięcy lat, natomiast konflikt, jaki powstał między Lemurią a planetami na galaktyce, zwłaszcza ich rodzimymi planetami, polegał na tym, że, podam przykład, żeby ludzie zrozumieli. Jeżeli powiedzmy na jakiejś wyspie, nazwijmy ją Madagaskar, tworzy się piękna społeczność, w której chodzi tylko o miłość, o pokój, o zrozumienie, akceptację, o danie sposobu, aby w Afryce, w Azji, w Ameryce i w Europie zapanował pokój, no to teraz trzeba przesunąć tą myśl, przełożyć tą myśl na Afrykę, powiedzmy Europę, Azję i Amerykę. Tam żyją ludzie, którzy, powiedzmy, jedni powiedzą: piękne, chcemy to przyjąć, a inni, którzy mają swoje interesy, są przy władzy, powiedzą: nie, bronimy się od tego, to jest dla nas zagrożenie. Więc w tym momencie robią wszystko, aby to zagrożenie znikło. I tak do tego doszło. Wiele cywilizacji, z którymi Lemurianie współpracowali, które znamy, o których mówiłem też na swoich filmach, oni po prostu zaczęły, jak już doszli do tego, że ta siła tutaj ducha, siła możliwości, siła pokoju, siła kompromisu, siła szacunku, chodziło o wartości, że zrozumieli, że my nie żyjemy dla technologii, dla domu, dla świątyni, dla jakiegoś terytorium, dla jakiejś narodowości czy języka, tylko we wszechświat żyje według wartości, miłości, szlachetności, dobroci, szacunku. I te wartości odrabiają wszystkie cywilizacje. Tych wartości się uczą, dlatego one są poza jakąś skalą, poza liczbami. I w tym momencie doszli do tego, że siła ducha oparta jest na wartościach. To te wartości, które zagościły w nich, chcieli przekazać właśnie na Lemurię. No i w momencie, kiedy tutaj nie tylko oni, ale jeszcze inne cywilizacje zaczęły widzieć, że projekt pokój został odrobiony i że siła ducha oparta na wartościach jest właśnie tą siłą, która zmieni wszystko, zaczęli wracać na Lemurię, aby
przekazać to swoim braciom i siostrom. Wyglądali już inaczej, ponieważ część z nich była połączona z DNA istot, które żyły wtedy w ówczesnym czasie na Ziemi. I w tym momencie tam znowu doszło do pewnego podziału, bo przylecieli bracia i siostry, którzy uczyli już ich akceptacji i szacunku do wolnej woli i akceptacji szacunku do wyglądu. Czyli nie oceniamy, tak większość ludzi ocenia po wyglądzie i jak tylko spojrzy na kogoś, już ma wyrobione zdanie, nie mając żadnego pojęcia, że wygląd jego i tego, którego oceniają, zostanie spalony albo zgnije w rowie, tak? A przechodzi coś, co jest wewnątrz nas, dalej. I w tym momencie trzeba zajrzeć poza wygląd. Ale wiele osób tego nie umie zrobić, bo gdzieś przyspawało się do kłamstwa, że żyją raz i tak dalej, że po śmierci nic nie ma. Oni w momencie, kiedy przeszli na Lemurię, doszło do kolejnego spotkania władzy i kapłanów i w tym momencie, kiedy chodziło o pokój, o zrozumienie, akceptację, mieli olbrzymią też mądrość, siłę w sobie, która powodowała, że emanowali wartościami światła, również pokorą, skromnością, zrozumieniem, akceptacją, szlachetnością, szacunkiem. Wprogramowali, powiedzmy w cudzysłowie, do swojej planety, ja to nazwałem, te wartości, czyli emanacja, która płynęła z nich, dała energię. Energia zaczęła zmieniać Lemurię. Ci, którzy byli u władzy, ili kapłani, natychmiast wiedzieli, że to spowoduje zupełną zmianę. Wiedzieli też, że jeżeli część Lemurian przeniosła się po to, żeby się uczyć, żeby się rozwijać, po to, żeby właśnie znaleźć jakby złoty środek na tak zwaną, jak rządzić planetą, to zaczęli kontaktować się potajemnie z tą negatywną częścią. Tam szukali energii władza i kapłani, tak jak było w Egipcie. Tam szukali sprzymierzeńców do tego ostatecznego konfliktu. I w momencie, kiedy tutaj na Lemurianie opuścili Lemurię, wcześniej jeszcze przekazali swoją wiedzę Atlantom, Atlantydzie. Tak jakby Atlanci również kontynuowali swoją wiedzę. Rozwój Lemurian spowodował przeskok wymiarowy, czyli przejście do innego wymiaru i to przejście do innego wymiaru również jakby chcieli wnieść na swoją planetę. Tak samo tutaj. Atlanci jakby widząc co się działo na Lemurii, chcieli kontynuować, aby u nich na planecie również tak było. Oni mieli inny dylemat. Mieli dylemat taki, że na planecie, na Atlantydzie, na swojej planecie, z której pochodzą, było tak, że oni, władza tak jakby ułatwiała życie Atlantom, że oni zaczęli się zwyczajnie nudzić. Że mieli, mając wszystko podane i wszystko, jak to mówią, wyprasowane, dziecko nie wie, co chcą zrobić, nie wie, co to jest rozwój. I jakby władza chciała całego dobra dla swoich poddanych, ale tym samym nie oferując im jakiegoś rozwoju, jakiejś zmiany. I Atlanci, widząc, że w Lemurianie, powiedzmy, walczą o rozsypanie tego podziału, który u nich powstał, u siebie niby to rozsypali, ale też nastała stagnacja, też zabrakło rozwoju. I w tym momencie, kiedy Lemurianie razem z innymi opuszczali kontynent, no to równie tak samo mogą go zatopić, jak i go stworzyć. Czyli statki, które odpłynęły, w tym momencie, żeby nie zakłócać tego, co było, po prostu zatopiły ten kontynent. Oczywiście dla wielu ludzi to będzie trzęsienia ziemi, bo wiadomo, że jeżeli ziemia się trzęsie i schodzi pod wodę, no to jakie to muszą być prądy, jak to musi wszystko działać. Natomiast jest to bardzo szybkie do odbudowania. Wystarczy, że właśnie te 3 czy 4 statki, które pojawią się, natychmiast podniosą cały ten kontynent z dna oceanu i oczyszczą go tak błyskawicznie, że wszystko zacznie być tak, jak oni chcieli. Natomiast zatopili to, ponieważ jakby dali znać, że ich projekt dobiegł końca i teraz ten projekt idzie w drugą stronę. I będąc na swojej planecie, doszło tam do olbrzymiego konfliktu, więc jak mówiłem w poprzednim filmie, konflikt przybrał tak mocno na sile, że część Atlantów, którzy chciała pokoju, miłości, która chciała obalenia władzy i tego systemu, przeniosła się kolejny raz na kwarantannę, czyli na Ziemię i we Wszechświecie, aby jeszcze raz zbudować sobie siłę, aby jeszcze raz zobaczyć, co można zmienić, aby obalić tych rządzących i istoty negatywne, które za nimi stoją. O to w tym chodziło, a ponieważ na Ziemi również oprócz cywilizacji pozytywnych były istoty negatywne, które ubrały się w technologię, w rządzenie, we władzy,
władzę, więc oni mieli styczność z nimi i mają styczność, tak jak my mamy styczność z nimi cały czas tutaj na Ziemi. Stąd ten proces naprawy Lemurii cały czas trwa. I tutaj część tych świadomości jest z nami, część ich technologii jest pochowana, tak jak mówiłem, na Ślęży, w innych różnych miastach. I właśnie te pomieszczenia zbudowane pod Wielką Piramidą w Gizie i pod wieloma piramidami są takimi właśnie portalami, gdzie można sobie przejść, gdzie można sobie zobaczyć, połączyć się z nimi, ale też odczytać historię. Wiele osób, które było właśnie na tych warsztatach w niedzielę, dziękuję wszystkim za udział w sobotę, w niedzielę, za te fajne, spokojne warsztaty. W tym momencie wiele osób właśnie wchodziło do tych i widziało, że wiedza jest schowana w Sfinksie Atlantów, zwłaszcza, że są pomieszczenia w Sfinksie, pomieszczenia w piramidach, że to są wielowymiarowe piramidy. Widzieli ciała, które są w sarkofagach inne, które czekają jakby na połączenie energetyczne. Widzieli też mnóstwo jakby złota, przedmiotów, które są pochowane jakby przed naszymi oczami. Widzieli też wymiarowość, czyli wchodząc logiką rozumu i tym, co człowiek mówi, muszę dotknąć, żeby uwierzyć, no to on widzi tylko pustą salę, okrąg na środku, tak, i nic z sobą nie zrobi. Natomiast jeżeli wchodzi oczami duszy i wie, że niemożliwe nie istnieje, że to jest przestrzeń, gdzie on, podłączając swoją świadomość, uruchamia portal, to nagle okazuje się, że tworzą się te obrazy dookoła nich i musi być gotowy na to, żeby przyjąć rozmowę telepatyczną z istotami podziemskimi i nie oceniać ich po wyglądzie, tylko po tym, jak mówią, czym emanują. Właśnie żywioł emanacji jest tym, który prowadzi po wszechświecie. Jak mówiłem, emanacja to nabieranie wartości i emanowanie nim. Jeżeli jesteś dobrym człowiekiem, szlachetnym, masz w sobie szczęście, radość, uśmiech, to tym emanujesz. Nie musisz nic mówić, a ludzie i tak to czują. Przytulają się, dotykają ciebie i dziękują za to, że jesteś. To jest żywioł emanacji i właśnie dzięki temu żywiołowi bardzo fajnie poznać istotę, z którą rozmawiacie we wszechświecie, która do was przychodzi. I tam ja akurat spotkałem pod tą piramidę istotę z Oriona, która pokazywała mi właśnie drogę Lemurian, ich drogę, jak musieli swoich braci, którzy bardzo mocno tutaj narozrabiali na Ziemi, z niższego wymiaru, oni z wyższego wymiaru musieli zejść i pomagać im jakby układać, aby nie zniszczyli tej kwarantanny. Więc jak widać, my na Ziemi też jest wielowymiarowość, możemy być na wymiarze wyższym, ja to nazywam wymiar, o którym mówił Jezus, czyli Królestwo Niebieskie, do którego została zabrana jego świadomość razem z innymi ludźmi i tam na tym wymiarze po prostu zupełnie inaczej egzystujemy, tak? No do tego wymiaru też zmierzamy po opuszczeniu naszego ciała fizycznego. I z tej perspektywy ci tak zwani anioły stróże i tak dalej, czyli nasi zmarli, którzy nas ochraniają, pomagają nam, żeby na tym wymiarze fizycznym nie doszło do jakichś takich absurdalnych wydarzeń. Tak samo było z Orionidami. Ci z wyższego wymiaru pilnowali jakby tych, którzy byli z niższego wymiaru, którzy ubrali się w tą negatywną drogę, ich, którzy tworzyli te systemy, niewolnictwo i tak dalej. Ale o tym w innym filmie. Teraz w drugiej części zapraszam was do odsłuchania, co było u Atlantów i jak to wszystko wyglądało.